Chcę wam zadać dzisiaj pytanie, w co wierzysz? Może określasz się jako niewierzący, ale chcę ci powiedzieć, że każdy z nas jest wierzący. Na każdym odcinku swojego życia wierzysz albo w prawdę, albo w kłamstwo. Możesz zbadać, czy to jest kłamstwo, czy to jest prawda, ponieważ wiara w kłamstwo zawsze przynosi ci stratę, a wiara w prawdę zawsze przynosi ci zysk. To tak, jakbyś zainwestował swoje pieniądze i zaufał jakiejś kłamliwej informacji. Zawsze stracisz, zawsze wtedy na tym stracisz, ale jeśli zaufasz prawdzie, to zyskasz. I tak jest w życiu duchowym. Jeżeli uwierzysz w prawdę, a prawdą jest Chrystus, prawda to jest osoba. Ja uwierzyłam w prawdę. Jeżeli uwierzysz w prawdę, to podniesie twoje życie. To podniesie twoje życie. Zadaję ci jeszcze raz pytanie. W co wierzysz? Kluczowa jest odpowiedź, bo zawsze w coś wierzysz. Zawsze w coś wierzysz. Zawsze opierasz się na czymś. Zawsze pokładasz w czymś zaufanie. I teraz kwestia jest podstawowa. Czy ufasz w coś? Czemuś, co jest kłamstwem, czy ufasz czemuś, co jest prawdą? Prawda to Jezus Chrystus. Prawda to Jezus Chrystus. Kiedy wszedł do mojego życia, kiedy zaufałam Mu w całości, to On ogarnął moje życie w całości. W każdym aspekcie Jezus ma odpowiedź. W każdym aspekcie mojego życia i twojego Jezus jest odpowiedzią. Jest przede wszystkim odpowiedzią na to, że możesz żyć wiecznie, bo kłamstwo przyniesie ci zawsze śmierć. Kłamstwo cię okradnie. Kłamstwo cię okradnie. Tak jak ta inwestycja, jeśli będzie oparta na kłamliwej informacji, to stracisz. Coś cię okradnie. Przyjdzie śmierć. Jakiś przejaw śmierci. Jeżeli uwierzysz w kłamstwo w relacjach, też przyjdzie jakaś forma śmierci do tych relacji. Tak samo jest twoim życiem wiecznym. Jeśli oprzesz swoje życie na kłamstwie, to idziesz na zatracenie. Idziesz na zatracenie. Poniesiesz stratę. Poniesiesz stratę, jeśli opierasz swoje życie na kłamstwie, że jakoś to będzie, że jestem dobrym człowiekiem, a może mi się uda, a może ten Bóg jest taki, a może jest inny. Bóg jest sędzią i On już osądził sprawiedliwie Jezusa Chrystusa, który przyszedł w ciele po to, żebyś ty mógł żyć. Jezus Chrystus jest jedyną prawdą. On podnosi, On przynosi życie. Wiara w prawdę przynosi życie i dzisiaj, jeśli uwierzysz w Jezusa Chrystusa, jeśli uwierzysz w Jego zastępczą ofiarę na krzyżu, jeśli uwierzysz w to, że On przyszedł tutaj nie po to, żeby śpiewano o Nim piosenki i żeby święcono jajka i żeby ubierano choinkę, ale po to, żebyś mógł się narodzić na nowo z Jego ducha. Jeśli w to uwierzysz, będziesz żyć. To jest kwestia życia i śmierci. Wiara w prawdę to jest kwestia życia i śmierci. Kłamstwo zawsze cię sprowadzi do śmierci. Kłamstwo zawsze cię okradnie. Tutaj na tym potykaczu jest napisane: diabeł to frajer, niech się buja. Diabeł to jest frajer. Jezus nazwał go ojcem kłamstwa. On był pierwszy, który zwiódł człowieka i powiedział pierwsze kłamstwo. I przez to ludzie odwrócili się od Boga. Chodzili z Nim i odwrócili się od Niego. Przestali Mu ufać. Przestali opierać swoje życie na Nim. I to ich doprowadziło do śmierci. To doprowadza człowieka do śmierci. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Grzech to jest wiara w kłamstwo. Grzech to jest wiara w kłamstwo. Uwierz w prawdę. Uwierz w Jezusa Chrystusa. Bóg dzisiaj mówi do ciebie. Kładę przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Życie i śmierć. Uwierz w życie i weź życie, abyś żył.